Wznawiam obrady. Powracamy do rozpatrywania punktu 6 porządku obrad. Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 883-Z. Proszę sprawozdawcę senatora Andrzeja Miotuszewskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym złożyć sprawozdanie z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisja obradowała nad zgłoszonymi poprawkami do ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję. Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, pana senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosku popartego przez mniejszość komisji. Mniejszość komisji wnosi o to, żeby skreślić z obecnej ustawy, obecnie obowiązującej, kary więzienia, kary pozbawienia wolności. Jednak uważam za stosowne, żeby do czasu uregulowania spraw, które niewątpliwie obniżają rangę i wartość narodu polskiego, rządu jego na uchodźstwie i tworzą przyczółki do świat do odszkodowań, utrzymać karalność w postaci kar ograniczonych do kar typu grzywna. Zaś w tych wszystkich przypadkach, gdzie obywatele różnego kraju popełnią ten czyn niejako w nieświadomości, w niewiedzy, utrzymać brak karalności pod warunkiem, że zamieszczą natychmiast stosowne sprostowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie senatorze. Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości komisji, pana senatora Grzegorza Napieralskiego, o przedstawienie wniosku popartego przez mniejszość komisji. Bardzo dziękuję panie marszałku, Wysoka Izbo. Poprawka, którą mam honor przedstawić, była przygotowana i zarekomendowana przez pana marszałka Borusewicza. I zwrócił on na bardzo ważną kwestię dotyczącą dzisiejszej debaty. Otóż pan premier Mateusz Morawiecki tutaj w naszej sali, z tej mównicy, poinformował nas, że już w tym czasie, nie pamiętam dokładnej liczby, ale na pewno ponad 80 postępowań zostało wszczętych. I żebyśmy nie postąpili jak ostatnio i znowuż nie stworzyli bubla prawnego, proponujemy poprawkę, szanowni państwo, aby tą kwestię właśnie tych wszczętych postępowań uregulować, żeby to tak naprawdę było wszystko zgodne z konstytucją, z przepisami prawa. I bardzo proszę, abyśmy tą poprawkę, szanowni państwo, przyjęli. Dziękuję panie senatorze. Czy senatorowie wnioskodawcy chcieliby jeszcze zabrać głos? Senatorowie wnioskodawcy. Nie widzę. Informuję, że wnioski w trakcie dyskusji złożyli panowie senatorowie Jan Rulewski i pan senator Bogdan Borusewicz. Przystępujemy do... Ja mam pytanie do senatora większości, sprawozdawcy większości. Teraz nie ma tej formuły. Koniec. Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie w wypadku odrzucenia tego wniosku nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone poprzednie wnioski. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości komisji o odrzucenie ustawy. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyników.
Głosowało 78 senatorów, za 0 głosów, za, przeciwko wnioskowi 76, wstrzymało się 2 osoby. Stwierdzam, że wniosek został odrzucony. Przystępujemy wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy. Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o przyjęcie ustawy bez poprawek. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o podanie wyniku głosowania. Głosowało 78 senatorów, za i było 76. Przeciw 1, jedna osoba się wstrzymała. Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.